Dzień dobry kochani. W nowym vlogu, jak widzicie, piękne słoneczko nam tutaj przyświeca od samego rana. Pogoda jest cudowna. Wiwi! Dzień dobry. Witam, jestem tutaj. Bonjour, bonjour, monsieur et madame. Jakieś dzisiaj dłuższe przywitanie. Dokładnie, una bella giornata oggi. Piękna pogoda dzisiaj. Ciepło jest. Słuchajcie, kawę też już mamy. Jak widzicie, w samochodzie. Kawa Massimo, masz. Ajuta mi per favore. Kawę mamy. I gdzie jedziemy teraz? Na shopping jesienny. Do Designer Outlet w Piasecznie. Wy to już miejsce bardzo dobrze znacie, bo pokazywałam wam wielokrotnie w moim vlogach. Idziemy na shopping, tylko na spacer, bez kupić nic. A dlaczego? Jestem biedna osoba. Nie, powinieneś powiedzieć, jestem biedny człowiek. Biedny człowiek bez pieniędzy. No. I ten biedny człowiek jedzie bez pieniędzy właśnie teraz na shopping. Andiamo solo a vedere. Idziemy tylko zobaczyć, no nie wiem. No nie wiem, czy tylko zobaczyć. Zobaczymy, co się uda nam tam zobaczyć. Jestem bardzo biedny. No weź, już przestań. Ten twój dowcip po prostu. Chociaż powiem wam, że Kobra z ostatniego... Syn Kobra zrobił furorę. Tak, Syn Kobra. No, to było bardzo spontaniczne. I śmiejemy się, słuchajcie, do tej pory z tego. Pierwsze sensacje. Widziałam, że wam też się to podobało. Pierwsze sensacje w Polonia, a później 15 lat. Syn Kobra jest. Atrakcje, normalnie szaleństwo. No dobra, jedziemy. Życzymy wam miłego oglądania i zobaczymy, jak się dzisiaj rozwinie ten daily vlog. Właśnie zabieram się za proste ciasto z gruszkami, które mam już tutaj pokrojone. Wszystkie składniki przygotowane, mąka, jajko, proszek do pieczenia, cukier, biała czekolada, odrobina mleka, odrobina oleju. Zaraz będę wszystko ze sobą mieszać i pokażę wam, jaka wyjdzie mikstura. Masa przygotowana, gęsta. Teraz będę przekładać ją do foremki i dodatkowo dokładać do masy białą czekoladę. Przy okazji powiem wam, że piekarnik też już mi się rozgrzewa do 185 stopni. I pamiętajcie, żeby czekoladę włożyć tak dosyć głęboko do ciasta, bo ono oczywiście nam urośnie. I teraz układam cząstki gruszek, które też jeszcze tak z wierzchu ponacinałam. Nie wiem, czy będziecie to dobrze widzieć. O. I kiedy moje ciasto już jest gotowe, mogę je włożyć do piekarnika na jakieś pół godziny. No i proszę, jak się prezentuje ciasto, odrobina cukru pudru. Zapach niesamowity. Pyszności. A przepis znajdziecie na Facebooku. A teraz czas na zakupy do lodówki i jedziemy do Tesco, później do Auchan. Ale pomyślałam sobie, że jeszcze przed wyjściem pokażę wam tak szybciutko, co mam dzisiaj na sobie. Apaszka marki Eisenberg, jak zresztą widać. Proszę bardzo. Sukienka z Zary, którą kupiłam w zeszłym roku albo dwa lata temu. No na pewno jest już niedostępna. Torebka, Guess, zegarek Daniel Wellington i sneakersy Guess. Nie biorę kurtki, bo jest tak ciepło, że myślę, że spokojnie mogę tak wyjść. Chociaż wiecie co,
Może zabiorę jednak ze sobą kurtkę, wrzucę ją do samochodu, a w razie gdybyśmy później jeszcze gdzieś jechali. No ale myślę, że na zakupy look idealny, a pogoda dzisiaj przepiękna. A teraz szybki food haul i pokażę Wam, co kupiliśmy z zapasów do lodówki. Podgrzybki mrożone, świetna opcja do makaronu tagliatelle, gorąco Wam polecam. Tutaj mam też warzywa na patelni i to też jest dobre rozwiązanie w dni, kiedy na przykład nie robicie obiadu i coś na szybko musicie przygotować. I w ogóle szczególnie polecam Wam te warzywa ze szpinakiem i z ziemniakami. Do tego wbijacie jedno jajko, duża ilość parmezanu i wychodzi przepyszne. Cebula, actimele, serek wiejski bez laktozy, bazylia. A tutaj mam mięso i jak widzicie flaki. A, questa flaki, Anita. No. Następny vlog. Robimy na włoski taki. Po włosku, flaki tak. Po włosku, pokażemy. In italiano, in napoletano si dice la trippa con la salsa. Trippa con la salsa, no dobra, pokażemy Wam następny vlog. Tak, jak się robi. Tutaj mamy wędlinę dla Massimo, proszę bardzo. Pasztet, pancetę, którą będziemy dzisiaj wykorzystywać na kolację do przepisu. I też Wam pokażemy co i jak. Cukier trzcinowy, szczypiorek, który wykorzystam do serków. Ketchup, nasz ulubiony, łagodny. Kupiłam również płyn do pukania, do zmiękczania i to jest mój ulubiony zapach. Pachnie obłędnie, a był w dodatku na promocji. Najlepsza na świecie pianka. To jest w ogóle mistrzostwo świata. Jest w stanie wyczyścić wszystko, dosłownie wszystko. Także gorąco Wam ją polecam. I też była na promocji w Tesco za 12 zł, a normalnie kosztuje chyba 18. No w ogóle u mnie w domu nie ma sprzątania bez tego produktu. Napoje dla Maxa, papier toaletowy, no i tyle. Zaczynamy całą procedurę, mamy tutaj oliwę z oliwek, którą będziemy rozgrzewać i do niej dodajemy jeden ząbek czosnku. I teraz dodajemy odrobinę bazylii albo pietruszki świeżej. Kolejny składnik. Adesso ci mettiamo un po' di pancetta, bacon. No i podgrzewamy ile? Un pacchettino piccolino. Quanto tempo dobbiamo friggere? E ci deve rosolare un po', 2-3 minuti, 4 minuti. Dobra. Ok, e teraz dodajemy fasolkę. Fagion rossi. Przy okazji pokażę Wam, jaka to jest fasolka. Dokładnie ta Bonduel na ciepło po bretońsku. I będziemy ją robić dzisiaj z makaronem. Adesso ci mettiamo un po' d'acqua. Dodajemy wodę. Mettiamo 10 cm. 12 cm d'acqua. 10 cm wody, no dobra, niech ci będzie. E basta, facciamo stare 15-20 minuti così. Dobra, czyli tak z 15-20 minut ta fasolka będzie się nam tutaj gotowała. Ale nie powiedziałeś, że jeszcze dodajesz pieprzu i szczyptę soli. Teraz czas przygotować makaron i zobaczcie, Massimo łamie spaghetti. Fare piccoli. Żeby było takie małe. I będzie później dodawać do naszej fasolki. Kiedy już wrzucicie makaron, to musicie pamiętać o tym, żeby to mieszać co jakiś czas. Ile czasu będzie się robić to? 15 minut, perché si deve seccare l'acqua. No właśnie, tak z 15 minut musicie poczekać, 10-15. Aż wyparuje woda z tego. Zobaczcie, jeszcze Massimo tutaj połączył trochę piano, makaron piano, z innym piano, typem. Piano, si asciuga l'acqua e diventa cremoso pure. Zrozumieliście? Mam nadzieję, że tak. Chodziło o to, że pomału, pomału odparuje woda i zrobi nam się taki krem. Zobacz, widzisz? Jak pachnie. No i gotowe! Smacznego, chłopaki! Smacznego? Smacznego! No to się nazywa leń. Wieczorny leń, proszę bardzo. Jaka pozycja. Pina, pina. Se la chiami si toglie. Bonoli san. Bonoli san. No, Bonoli san, Anita san. Anita san. Kochani, my już jesteśmy po kolacji. Dzisiaj robimy sobie taki wieczór filmowy u nas w domu. I właśnie Max z Enzo szukają jakiegoś filmu na liście. Także zabieramy się zaraz za oglądanie, za coś słodkiego. I tym akcentem żegnamy się z Wami. Do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki, pa!